Siema, witam. Na wstępie, przed tym jak cokolwiek negatywnego powiem, to pragnę zaznaczyć, że lubię grać w Diablo 4. Chciałbym, żeby ta gra się rozwijała i według mnie to nie jest aż tak słaba gra. Trochę powalone, że muszę to zaznaczyć, bo no minusów trochę jest tego sezonu 5. Tak od razu uspokoję, są też plusy. Nie mam tylko całkowicie negatywnych wrażeń po zagraniu. Materiał trochę późno o sezonie, bo no, było grane w POE. Diablo to wolałem trochę dłużej pograć ten sezon, a nie tak rzucać się jak najszybciej. Że tam pierwsze wrażenia po 5 minutach gry. Chciałem wejść w ten endgame jakoś normalnie. Chociaż troszkę głupi argument, bo w endgame dało się wejść w pierwszym dniu. No ale mam nadzieję, że wiecie, co próbuję przekazać, że trochę więcej niż jeden dzień po prostu pograć. Ogólnie to czułem się, jakbym grał jakiś nowy dodatek do Diablo 3. Taka ulepszona wersja podstawki gry. Chociaż nie zawsze ulepszona, bo pewne rzeczy trójka robi lepiej. No ale ogólnie to takie, są to powtórzę, Diablo 3 z lepszą grafiką troszkę. Aż dziwnie troszkę się grało, bo przed releasem oni mówili, że odchodzą od tego kierunku, idą bardziej w taką klimat łatwiejszy do zimmersowania się, że walczysz z tym złem, z demonami itp. Odejście od takich rzeczy, co nie mają sensu w tym świecie. No i tutaj wchodzą właśnie skrzydła, pety, szybkość levelowania, skalowanie się buildów. No niestety trochę zawiewa takim Diablo 3,5, żeby już nie było, że Diablo 3. Wiem, że to jest stary zarzut dosyć, ale no wcześniej dawałem kredyt zaufania, że może pójdą w innym kierunku. No jednak tak się nie stało. Dalej kopią, wciągam i trzymam kciuki, że będzie lepiej. A co do sezonu, bo o tym jest materiał, to nie będę oceniać go przez pryzmat, czy mój build jest OP, bo to nie o to chodzi, tylko przez to, co dodali, co jest nowego w tym sezonie. A endgame nawet się przyjemnie gra, jeśli lubisz takie proste loopy. Do odmóżdżenia gierka spoko, ale droga do endgame'u jest giga średnia i mimo, że chcesz jak najszybciej właśnie do tego endgame'u dojść, to paradoksalnie jest za szybko. Ale do tego wrócimy, a zacznę od pozytywnych rzeczy w tym sezonie. Pierwszy plus, wiem jak on brzmi, ale to jest, że nie jest źle. Jest nudny trochę sezon, ale nie jest zły jak trzeci. To jest plus, który z aktualnym Blizzardem no trzeba zaznaczyć. A teraz takie poważniejsze rzeczy, czyli rework unikatów na mniej nudne, to jest naprawdę bardzo spoko. Urozmaiciło to trochę buildy i nie tyle co jeszcze urozmaiciło, to jeszcze naprawiło niektóre. Według mnie to jest spory plus, że te afiksy na unikatach teraz mają większy sens. Balance class to nie tylko nerfili to buildy, ale też, co jest bardzo ważne, buffowali te słabe. Teraz klasy są bardziej takie zrównoważone względem siebie. Nie jest tak, że jedna klasa totalnie odstaje. Każda ma przynajmniej jeden build, który jest w topce, albo giga grywalny. Sezonowe misje były ok, znajome mordy z Diablo 2, spoko. Wybijanie sezonowej reputacji jest dużo lepsze, bo miałem giga zarzut do poprzedniego sezonu, że musiałeś siedzieć na tych Helltide'ach. Teraz reputacja się wbija wszędzie. Sezonowa mechanika, po polsku piekielne hordy. Jak dla mnie ten sezon idealnie wpisuje się w to, czym powinien być RPG. Podoba mi się motyw wybierania fiksów. Obiektywy są ok, chociaż słabe jest to, że mogę stać na środku, awcząc, jeśli mam dobry build i wszystko samo się zalicza. Jak jakiś obiektyw się nie zaliczy, to po prostu lekko mniejsze nagrody na koniec są. Troszeczkę mało zachęcające. Ogólnie względem Petera wszystko poprawili, bo były problemy z ilością mobów i ogólnym feelingiem tej arenki, ale TBH dalej nie porywa, chyba że taki kontencik do odmóżdżenia, bo za dużo myśleć tam nie trzeba, to też może być uznane jako plus. Nie każda gierka musi używać 100% twojego mózgu. Mob density, chyba najlepsze w grze, ale nie wiem, czy to taki dobry odbiór by miało, gdyby nie zasypywali nagrodami na koniec te piniaty lutu. Naprawili problem złota, chociaż do tej mechaniki to jeszcze wrócę, jak będę minusy wypisywał, bo trochę nie odbieram to tak jak inni, że to jest najlepsza mechanika w grze. Bo jest ciekawa, ale według mnie nawet pity były troszkę lepiej zrobione, bo miałeś tą losowość tam rzuconą. Tutaj losowością jest tylko jakie afiksy ci się pojawią do wybrania. To by było spoko roguelike'owe, gdyby nie to, że ta arena zawsze jest taka sama, moby są praktycznie zawsze takie same, bossy zawsze są te same. Ale do tego sobie wrócimy przy minusach, pewnie znowu to samo wymienię. Jak bardzo ważne, mnóstwo quality of life rzeczy typu nowe ustawienia combat tekstu, przyzywanie bossów, używanie potek na stunie i jakieś inne pomniejsze, o których zapomniałem. Może nawet ten pecik, co ci materiały zbiera.
jak w Diablo 3. No i teraz minusy. Dalej nie ma filtra przy upgrade'ach item levelowych. To jest bardzo ważne, bo przez to, że XP się za szybko, a przez to ile się teraz dostaje tych itemów, jak cię zasypują nimi, no to dużo więcej czasu się traci na obczajanie ich. Jest pełno poważniejszych bugów psujących rozgrywkę, jak wbity tempering z poprzedniego sezonu i pay to win w battle passie. Ogólnie przez ten tempering to też XP'ło się za szybko, ale wydaje mi się, że Diablo będzie i tak szło w tym kierunku, że się coraz szybciej XP. Droga do poziomu czwartego świata jest dalej dość nudna. Upgrade'y podczas levelowania są niewarte zachodu bez filtra, bo i tak bez nich level śmiga, no. To jest aż dziwne, jak późno możesz zacząć wymieniać itemy. Wystarczy mieć tempering i jeden, może dwa aspektów włożonych na itemy. I teraz to wygląda tak jak Diablo 3, no, byle do endgame'u i przeskipować ten cały leveling. Za dużo masz w miarę dobrych nagród za samo uczestniczenie. Taki nawet world boss, który zabije za ciebie ktoś, to dostajesz max item level 925 na 50 level. To jest dość duży przeskok player power'a. Czasem to jest aż uczucie tak jak się miało, no, porównaję w Diablo 3, jak ubrałeś jakiś set, że damage zamiast zwiększyć się o jakąś, nie wiem, 1/4 czy coś, to on się mnoży praktycznie. Nie wiem, co dokładnie myśleć o glyfach, bo fajnie, że ruszasz inny content, żeby wbić coś, ale słabe jest to, że to akurat Nightmare Dungeony, bo na dłuższą metę one są dość nudne. Obiektywy w nich dalej są nieprzyjemne, typu zabij wszystkie moby. Mam nadzieję, że nie zrobią, że wszędzie będzie można wbić te glyfy, bo to według mnie jest nawet fajne, że musisz odhaczyć te Nightmare Dungeony, żeby one były przyjemniejsze do grania. Były plusy piekielnych hord, to teraz minusy. No to to, co mniej więcej mówią, że to jest zwykła arena, której się nie ruszasz. Wszystko tak samo wygląda mechanicznie i graficznie. Mały minus, ale to trzeba wypunktować. No i zasypywanie lootem, no. Bo ja się osobiście trochę nie zgadzam z opinią, że jakiś content jest fajny, przyjemny do grania, tylko ze względu na to, że jesteś wynagradzany za to. Nie mówię, że akurat te hordy są jakieś giga nudne, bo one są akurat okej. Według mnie nie są takie super do grania, jak niektórzy przedstawiają, ale na pewno są jednym z lepszych contentów w gierce. Dużo mówi, jaki content mamy na endgame'ie, ale no to ogólnie są okej, mimo swoich wad. Kolejna rzecz, rework paragon boardów, żeby chociaż o połowę punktów dawał level. Wtedy zamiast 5 do siły na jednym tam klocku, dostajesz 10. Już by wtedy ucięło się prawie o połowę te punkty. Bo przez to, jak szybko się XP, za dużo punkcików jest do rozdania. Tak jak teraz to wygląda, to jest przekombinowana próba podrobienia drzewka pasywek spoe, tylko mniej czytelna. Dalej nie ma pinnacle contentu, bo nie wiem, czy te tormented bossy do nich zaliczyć, bo one nie są trudne. Chyba, że idziemy w stronę, że nic nie powinno być aż tak trudne, ale no trochę brakuje mi tej Lilith sprzed pierwszego sezonu. Że troszeczkę trzeba było się napłacić. Chyba, że miałeś idealny build. No i ogólnie ten sezon sam w sobie jakiś taki trochę nijaki. Mało wprowadzili sezonowych rzeczy, bo tylko kampania i jakaś tam arena, którą warto robić ze względu na loot, XP i golda, który się tam dostaje. Nie chciałbym porównywać do PoE, bo to jednak inna liga jest, no, ale no, kurde, oni tam w GGG dużo więcej kontentów wpakowywują, nawet w sezonach, co nie są tak dobrze odbierane, nie są tak dobre. To nie mówię o aktualnym sezonie, tylko o poprzednich, bo on akurat był najbardziej napakowanym sezonem, który kiedykolwiek wyszedł. Tylko zarzut mam do tego, że totalnie nie gra się inaczej. Że ten sezon nie wprowadził nic tak unikatowego, tak naprawdę. Bo już te pity były większym takim game changerem, bo tam miałeś te materiały do craftowania z nich, no. Tutaj masz po prostu kolejne miejsce, gdzie możesz farmić itemy. Więc jeśli się grało poprzedni sezon, który dużo pozytywnych zmian wprowadził, to chyba śmiało mogę powiedzieć, że ten teraz jest taki do pominięcia trochę. Jeśli czekać na podobny kaliber zmian, te zmiany w tym sezonie nie zachęcają niczym za bardzo. Mam nadzieję, że kolejny sezon mnie bardziej porwie. Jeszcze raz powiem, no naprawdę chciałbym, żeby ta gra była coraz lepsza. Teraz mam takie uczucie, jakby oni z lepszymi pomysłami czekali po prostu na dodatek. No co, no mi zostaje wciągać kopium i liczyć, że będzie lepiej, bo chciałbym czasem pograć dłużej w to Diablo niż 3-4 dni. No mimo swoich wad gra mi się podoba, no to chyba tyle chciałem powiedzieć o tym sezonie. Kto dosiedział, no to takie serduszko dla ciebie. No i tak to klasyczne YouTube'owe, zostaw suba, lajka jak się podobało i komentarz na zasięg. Jak to zrobisz, to takie dwa serduszka dla ciebie. No a ja się żegnam, elo Benz.
Cześć.